Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Pań. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Ja nazywam się Czechu. Możecie zostawić lajka na dobry początek. I co? Drugi odcineczek. Słuchajcie, z naszej tutaj indie, w miarę chillowej giereczki. Kontynuujemy sobie naszą przygodę po poprzedniej, wczorajszej podróży. Dzisiaj musimy zwiedzić. Nie, musimy podzielić się naszą historią z Amam i powiedzieć, co się wydarzyło i co my znaleźliśmy na samym dole. Że tam nie jest aż tak najgorzej, jak ona mówiła. Że na dole nie jest aż tak bardzo niebezpiecznie. No właśnie, kurczę, szczerze mówiąc, chyba niebezpiecznie jest tutaj na górze. W końcu nazywałem to niestabilnymi klifami, także jak widać, niestabilne klify okazały się niestabilne. Niestety jest problem. A ja nie mogę myszką ruszyć, no właśnie. O matko Boże, jesteś bezpieczny. Myśleliśmy, że cię straciliśmy przez chwilę. Jesteś ranny? Jak wróciłeś? Did you fall all the way into the out? Czy spadłeś aż na sam dół w nieznane? Nie, jest w porządku, tylko trochę głowa mnie boli. Ale spotkałem niesamowite kreatury. Niesamowitą kreaturę. Out żyje w nieznanym. I feel as much. Tak się martwiłam. Czy cię skrzywdził? Czy byłeś zaatakowany? Were you attacked? Gdzie byłeś zaatakowany? Nie. Był bardzo miły. Pomógł mi tutaj wrócić. Wie troszeczkę o Bad State this cliff are in. O tym, w jakim kijowym położeniu jesteśmy. Bo w jakim kijowym położeniu są te klify. Gdzie jest Amam? Muszę mu opowiedzieć, co się stało. O! Hugh? Te trzęsienie... No coś się złego tutaj wydarzyło. Lia, Edwin and you nie przeżyli. I tak samo Hugh. Nie, my jesteśmy Hugh. I tak samo pewnie nasz brat, ale... Musiał przecież uciec, prawda? Odskoczył. Gdzieś tutaj musi być. Znaleźliśmy go, Hugh. Musiał cię odsunąć od tego niebezpieczeństwa. Tak nam przykro. Nie wierzę wam. Gdzieś tutaj musi być. Amam jest silny. Amam być silny. Musimy go znaleźć pewnie. Tak. Znać Amama w jego tym miejscu takim, w którym on zazwyczaj przybywa. Nie wiem, czy będziemy w stanie tutaj to przeskoczyć. Będziemy. Czy się zabije? Niekoniecznie, na szczęście. Jesteśmy wysportowanymi młodzieńcami. Ale chyba mama tutaj nie ma za bardzo. To mapa. Szedł mapą cały czas? Może są tam zaznaczone potencjalne miejsca, dokąd się udał. Albo faktycznie, niestety, nie żyje. Ta, chyba dedek. Proszę, wróć do miasta. Wiem, przez co przechodzisz. Już zabraliśmy się za odbudowę. Potrzebujemy każdego do pomocy. Amam na pewno by nam też pomógł. Nie. Amam by się upewnił, że znajdziemy miejsce lepsze do życia niż te klify. Ju, nie ma innego życia do życia. Nie ma innego miejsca do życia. Poza naszymi the out. Nie wiem, jak to nazwać. W sensie to jest the out. Powiedzmy, że ja to będę nazywał nieznanym, bo nie wiem, jak to. Nieznane nie jest dla nas opcją. Nigdy nie było. Tam, no nie wiem, jak to przetłumaczyć. To nieprawda. Powiedziałem tobie. Ludzie byli w nieznanym już wcześniej. Chyba nie wierzysz w ten nonsens, który widziałeś. Jesteśmy zbyt słabi, by po prostu sobie iść poza nasze granice, naszej wioski. Proszę wróć do naszego miejsca. No tam, gdzie żyjemy. Hugh, wszystko wykminimy. Uda nam się. Rozkminimy wszystko. Jakoś to będzie, o, może tak, lepiej by było.
Jak tam moje widzowe tłumaczenie? Staram się dla widza. Fajne, mamy intro w drugim odcinku. Ale fajna muzyka jest. Całkiem podoba mi się ten motywik, ktokolwiek robi tą muzykę. Całkiem brzmi ona przednio. Podkręciłem jeszcze trochę ustawienia graficzne. Czy dla widza się wszystko elegancko oglądało? No i też wszystko elegancko śmiga, także nie musimy sobie tutaj ograniczać FPS-ków ani nic takiego. No i chyba jednak poszliśmy w nieznane, co? Możemy teraz używać mapy Amama. Użyj M, aby używać mapy. Nie podoba mi się to, że musimy używać pod M mapę, ale... Ale będzie dobrze. Co, jak to? O, możemy zaznaczyć marker, gdzie się chcemy udać. Super, sprawa. I możemy zoomować, oczywiście scrollować sobie na boczki. Fajna sprawa. I możemy zamknąć mapę też pod M. Ja bym sobie to jakoś tutaj ustawił może, że istnieje taka opcja pod inny, no właśnie, pod inny tutaj przycisk. No i piękna sprawa, teraz mam pod myszkę mogę sobie klikać w mapę, bo to są zazwyczaj koło te myszki, te przyciski na myszce są zazwyczaj nieużywane przez gry komputerowe, a tak nie muszę szukać specjalnie przycisku M, żeby odpalić mapkę, klikam sobie coś takiego, no i pięknie, wiemy gdzie mamy się udać. Mamy zaznaczoną znacznik dosłownie przed nami, tam jest miejsce, do którego mamy się udać i tu jest coś ciekawego, nie wiem co to jeszcze jest do końca. Nie wiem, czy mogę to strzelić, raczej kurczę bym wątpił. Tego sobie odpuścimy i chyba tam po prostu na razie podbiegniemy. Czy spotkamy jakieś stwory? Zaraz się dowiemy. Teraz eksplorujemy eksplorujemy jakby przestrzeń. Okej, dobra. Że kompas mi pokazuje jak, gdzie mamy się udawać i tak dalej. Dobra, zbierzmy sobie jakieś jedzonko, nie wiem co to jest. Nowe jedzenie, Tink Flower, jakiś Tink Flower. Nie wiem jak to po polsku. Proszę, nazywajmy to Tink Flowerem. Jakieś jedzonko, które będziemy mogli spożywać. Jak najbardziej. Jedzenia nam na pewno nie może zabraknąć, także warto jest tutaj pochodzić. Tu jest coś ciekawego i tam jest jakieś zwierzę, ale może na początku idźmy tam, gdzie mapa mi każe iść, czyli Shore Cliffsy. Tak się nazywa miejsce, do którego mamy się udać. Jest tu też jakiś gagatek. Kim ty kurczę jesteś? Co ty... A to jesteś ty, co my się spotkaliśmy wcześniej. No i co, wróciłeś? Szybko wróciłeś. Wyglądasz na koncern. Tak długo jak mogę ci powiedzieć, jak mogę, no pewnie on nie ma za dużej styczności z ludźmi, więc tak myśli, że jesteśmy koncern, to chyba, że zakłopotani. Coś się strasznego wydarzyło. O, kolejne zsunięcie się ziemi, hahaha. Nie możemy żyć na tych klifach ani minuty dłużej. Muszę znaleźć pomoc. Musimy się przedostać gdzieś dalej. Nowe miejsce do życia. To może nie być takie łatwe. To ta wyspa jest pełna kreatur dużo silniejszych i mądrzejszych niż ty. O, albo przynajmniej mądrzejszych niż ty. Widzisz, wszystkie te plemienia walczą o terytorium i o jedzenie. Tutaj jest całkiem dużo zamieszania. Właściwie byłem tam obserwować kilka wiosek, ponieważ I don't even know who occupying them. Nawet ja nie wiem, kto okupuje pewne części terenów w tym momencie. To mogą być Knokersi, mogą być Litersi, mogą być Kariblinsi. Oto moje sugestie. Look for caches known as donation boxes. Patrz na coś takiego jak donation boxes. Jakieś skrzynki na donacje. Na darmowe fanty. Coś takiego chyba, nie wiem, że tam pewnie im wrzucałem. Nie wiem o co chodzi. They used by all... Wszystkie gatunki tego używają, by dzielić się i właśnie, i podarowywać sobie różnego rodzaju resources, to znaczy materiały, różnego rodzaju tutaj materiały. Myślę, że pójdziesz zaoferować coś w wiosce i znajdziesz
to wtedy znajdziesz wioskę. Może nawet cię wpuszczą, albo będą w stanie ci pomóc. Okej, dzięki, spróbuję. Będą szczerym. Mam w tym mały biznes. My, Tambasi, obserwujemy, uczymy się i studiujemy. Z naszych małych domków. Zaznaczę tobie na mapę centrum wyspy, jeżeli byś kiedykolwiek mnie potrzebował. Czyli tam, gdzie chyba go znajdziemy, on nam zaznaczy. Dobra. Affinity Relationship with Species are tracking the pause menu. Będziemy mogli albo z kimś się dogadywać i być przyjaciółmi, albo będziemy z nimi walczyć. Pudełka na dotacje mogą być znalezione blisko wiosek, łącznie z drogami, które do niej prowadzą. You can find the donation box on the map. Dobra. Czyli te donacje, te jakby pojemniki na dotacje nam się będą zaznaczać na mapie. Tego co rozumiem. No i mamy, w końcu chyba będziemy mogli biegać po całej mapie. Tutaj mamy jakieś zejście, też moglibyśmy się tam udać. Tam chyba jest właśnie jakaś wioska i chętnie bym tam zajrzał. Tutaj też mamy wioskę, także chętnie bym tutaj też zajrzał. A tutaj mamy, jeszcze nie wiem co, ale chętnie bym się tutaj udał. Co to kurde jest, ty? To jest coś zepsutego. Chyba nie na teraz, chyba będziemy mogli to dopiero później naprawić. Jo, to mi się wydaje, że jaka winda jest albo coś takiego, nie? Tylko my na razie nie wiem za bardzo, co byśmy chcieli z tego zrobić, a nie wiem też, czy chciałbym schodzić na sam dół. Trochę się cykam, że tak powiem. Więc na razie może sobie odpuścimy tą przygodę, chyba żebym spadł przypadkiem. I myślę, że udamy się... Gdzie? Udamy się po prostu przed siebie. Mamy misję First Humble Step. Pokorny krok. O kurwa, i walkę mamy też. Wypierdala indyku. Ja mu coś robię z tego? Dupa mu robię. Uniczki. O kurwa, nie tym się robi uniki. Chodź tu. O nie tym, ja muszę pamiętać, którym się uniki robiło. Dobra, pyk, pyk. O kurwa, ty, zabije mnie. Gin, gagatku. Ue. O kurczę, nie. Czekamy, aż zaatakuje. Ej. Tragedia. Co ja robię? Co ja klikam? Jeszcze raz, przytywanko. Proszę, żeby nie od początku. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj saving był szybko zrobiony po tej rozmowie. No i co? Jeszcze raz próbujemy go pokonać. Ty, nie taki łatwy indyk do pokonania. Ty, to ja się nie dziwię, że w sumie my mamy przesrane, jak ja indyka nie potrafię pokonać. Ej. To dopiero jakieś niedźwiedzie. O kurde, jestem na dole, mnie zrespiło. No to trochę kwaśno. No dobra, kliknijmy sobie na przykład Escape. I mamy w ogóle misję, że musimy się stać przyjaciółmi z jednym z gatunków na wyspie. I gdzieś tutaj podobno mogę śledzić to, jakie mamy relacje, prawda? Z innymi tutaj mieszkańcami wyspy. Natomiast nie widzę do końca na razie gdzie. Important is items, ok. Pouch. No nie wiem na razie gdzie tutaj to mogę to śledzić. Może dopiero to mi się odblokuje, jak tutaj porozmawiamy z jakimiś gatunkami nowymi. Czyli ludzie nie zdominowali tutaj świata, ok. Cliffside Retreat Donation Box. Możemy z nim interact. I oni są do nas nastawieni wrogo. Możemy im coś wrzucić tam i oni pewnie będą nastawieni do nas mniej wrogo, o ile dobrze rozumiem. A chcemy być przyjaciółmi, także musimy tutaj troszeczkę rzeczy powrzucać, jo? Dobrze ja mówię? A, i tu mi pokazuje, jak bardzo będziemy kumplami wtedy. No mało będziemy kumplami. Kurwa, niedużo. Mogę im coś tam porozdawać, ale też nie mogę jakoś mega dużo. To może ich sobie odpuścimy na razie. Ja bym się udał kurwa na górę. Tam będzie coś może ciekawego. Tutaj z powrotem byśmy wrócili. Tam też było jeszcze jedne gagatki były. Do porozmawiania, bo widziałem tam chyba donation boxa i może oni będą generalnie nastawieni do nas delikatnie bardziej przychylnie. To było super, bo wtedy byśmy sobie z nimi szybciej te relacje poprawili. A nam zależy tutaj na tym, żeby w miarę sobie te szybkie relacje poprawić. No i trzeba pokonać indyka, to też nie jest łatwe zadanie. Gdzieś tu się kręcił chyba, chyba że już się odrespił.
Tak, to chyba jakiś randomowy indy, który się zrespi w danym momencie, ale na razie go teraz nie ma. Nie był to jakiś najbardziej wymagający boss przeciwnik, chociaż niestety mnie pokonał. Tutaj mamy kolejnego do najszybszych boxa, Ore Rest. I oni też nie są za bardzo dobrze nastawieni, ale tu jest... tutaj mamy napisane, co oni chcą. Okej. Kurwa, no polepszyłbym sobie z nimi relacje, nie? Zrobić coś im oddał, oddajmy im tutaj różne rzeczy. Musimy z nimi poprawić relacje i to mocno dość. Także oni nas dość mocno muszą... A, nie! Oni już nas lubią, tak? Bo oni nie są faktycznie na friendly, ale są neutralni do nas. Nie tak wcześniej, jak byli. Czyli teraz możemy sobie wejść do naszej przyjaznej wioski i porozmawiać tutaj z ludźmi. Ci ludzie pewnie będą mieli dla nas jakieś questy, które będziemy mogli wykonać. Co to jest na przykład też? Moje pytanie brzmi. O kurde, new collection. Nie, coś tam było napisane, nie zdążyłem. New collection, coś tam. Collection label? Chyba ta. Nie, tylko czy ja mam to w ekwipunku? Nie mam, to jest jakaś rzecz, którą zebrałem. Ale nie mam jej w ekwipunku. To jest ważny item. Rare Mysterious Orb. Okej. Dobra, pakujemy się. Miejmy nadzieję, że nas tutaj nie zaatakują. O kurde, bo my z nimi walczyliśmy wcześniej. Ty, to nie są zwykłe indyki, to jest całe w ogóle chłopy tego. Wioska indyków. So a dead elephant while getting just now. Widziałem martwego elefanta, kiedy się tutaj tramoliłem, to nie chcę o tym rozmawiać. Okej, tu mam jeszcze interact. Wow, this is quite the tower, to całkiem duża wieża. Widzę, I can see them. A, możemy ją zobaczyć z horyzontu. Wygląda na to, że pokazuje ona, jak bogata jest wioska, jak dużą ma populację. Do the flames of the top indicate the size per house? Może wielkość płomieni pokazuje, ile jest tam ludzi. O kurde. The totem of the village represents... Totemy reprezentują ludzi, gatunki oraz siłę wioski, które okupują jakieś terytorium. Gatherers from the village constantly collect food from the area around village and bring it to the totem. Możemy zbierać jedzenie i przynosić to do totemu. Jedzenie jest ważne, jeżeli chodzi o populację i naprawianie swojego naprawianie życia we wiosce, kiedy one będą walczyć. O kurde! I mamy misję, że musimy się tutaj nauczyć odnośnie tej konkretnej wioski, co tu się dzieje. I mamy population, food i materiały. I możemy tutaj chyba z tego co rozumiem przynosić im te wszystkie rzeczy. Tylko co mi to da? Da mi to kumpli, z którymi będę mógł później ewentualnie handlować albo coś takiego. Siemano! Jeżeli jesteś zainteresowany tym, co mam w wiosce, porozmawiaj i kupnem pewnie, to porozmawiaj z gościem, który się zajmuje tutaj handlem. Tylko ja nie za bardzo wiem, kim jest ten gościu, nie? Co się tutaj tym handlem zajmuje. O, ty wyglądasz na handlarza. Z tobą nie mogę porozmawiać. A ty? Zawsze potrzebujemy jakiejś pomocy w zbieraniu jedzenia oraz materiałów. Ty jesteś handlarzem? Ty wyglądasz na szefa. Szefa wioski. Nowe miejsce odkryte. Co za przepiękny dzień. No, to chyba nie jest szef wioski jednak. Ty handlujesz? Nie. Musimy znaleźć handlarza i tutaj generalnie pozwiedzać tą wioskę, co tu się dzieje. What a incredible... Że chyba całkiem fajne mechanizmy tu jakieś mają. To pokazuje chyba relacje między tymi kreaturami. Wygląda na to, że, że czerwone to są pewnie wrogowie, niebiescy to sojusznicy, a biali to neutralni. The disc on the board will turn every time. Aha, czyli to się będzie zmieniać za każdym razem, kiedy my będziemy podejmować jakąś akcję na wyspie. Nasze relacje między gatunkami będą się często zmieniać i też ich relacje między gatunkami. Na razie oni są kumplami praktycznie z każdym, oprócz z tymi ziomkami zielonymi. Się nie kumplują się z zielonymi. A wydaje mi się, że... A my kim jesteśmy?
My jesteśmy chyba ci na biało, nie? Czerwoni z taką paszczą i zębami, tak mi się wydaje, że to my. Dobra, idziemy zwiedzać dalej. Tutaj musimy podkrywać jakieś nowe rzeczy. Ja bym sobie usunął w ogóle ten znacznik, bo strasznie irytuje. Pyk, dobra. Mamy to gituwa. I przede wszystkim znalazłbym tutaj handlarza i z nim pohandlował. Zobaczył, co tu się dzieje. Taką mam zresztą misję, że musimy tutaj odkrywać różne rzeczy. I też przy okazji misji akurat, jeżeli chodzi o handel, nie mam, ale handlarza znaleźliśmy. Witam. Ty musisz być handlarzem, tak? Dobra, on jest handlarzem. Kiedy mówisz ludzie, co? When they say the human will come by, they didn't prepare me for something. A, jeżeli mówi, że ludzie przyjdą, nie przygotowałem się na coś tak słabego jak my. Słabego? A, tak. Nie, I don't think there are people on that could not break this house of yours. Myślę, że nie ma ludzi na Albamar, którzy nie połamaliby tych twoich rączek małych. Best thing I got for you is some idea. Najlepsze rzeczy, jakie mam, to idee, które możesz założyć do swoich rozmiarów? Nie rozumiem. Pewnie te idee do odkrycia, że on mi to sprzeda, ja będę mógł sobie samemu stworzyć na przykład zbroję różną, czyli on mi sprzeda ten taki prototyp, powiedzmy. Ale nie będę z tym handlował, dopóki nie będziemy przyjaciółmi. Nie mogę mieć... nie mogę sprzedawać dobroci, jeżeli nie wiem, czy jesteśmy naszymi... czy jesteś naszym przyjacielem. Ile czytania po angielsku. The Village Trade... wioskowy handlarz będzie barterowy, będziemy mogli z nim wymieniać itemy, ale mamy też specjalne itemy, takie jak idee. Czyli zbieracze z wioski ciągle zbierają materiały, które są koło tej wioski i przynoszą to do właśnie tradera, czyli do tego ziomka, i będziemy od niego pewnie mogli to kupić. Zaznaczyło nam na mapie właśnie tego handlarza i tylko przyjaciele, jakby wioski, które są z nami przyjaciółmi, będą z nami handlować. Nie będą tego robić, nawet jeżeli jest nikt neutralny. Okej, czyli tutaj niestety sobie nie pohandlujemy. Ło kurczę. Laks. No i dobra. To już odkryliśmy i musimy jeszcze znaleźć jakąś jedną rzecz. Tutaj jeszcze jest jakaś ciekawostka ukryta na temat tej wioski. Tylko pytanie, gdzie? Musimy znaleźć jakiś dziwny budynek. Tutaj co oni robią? Śpią, siedzą, nie wiem co robią. Musimy znaleźć coś jeszcze wyjątkowego, coś co niestety ominąłem. Nie wiem, gdzie to znajdę. Może to, może ta studnia. Co to? A to nie jest studnia, to jest jakieś... Uuu, może do szefa. Tak, do góry wioski chyba musimy podejść. Czy ja kiedykolwiek... Czy moje oczy mnie zwodzą? Człowiek z krwi i kości? Wybacz mi moje... wybacz mi, ale nie widzieliśmy od dekad żadnego człowieka na tej wyspie. Jak się nazywasz, młody? Mam na imię Hugh i przychodzę z niestabilnych klifów. Moje plemię już tam nie żyje, więc musiałem... Więc I have to come to find refugee. Jesteśmy imigrantem. Dałem ci różne materiały do twojej wioski, by zobaczyć, czy jesteś mi w stanie pomóc. Hahaha. Że dożyłem tych dni. Podzielam twój entuzjazm chyba, Hugh? Ale miejsce do życia to nie mój interes. Obawiam się. Mam sporo ust do wykarmienia, jak każdy na tej wyspie. Ale w każdym razie, twoje donacje nie przyszły nam niezauważone i muszę ci za to podziękować. Nie każdy jest w stanie się dzielić. This peaceful inter... No nie każdy tego owego. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. I have you
Tak, że możemy porozmawiać z traderem i możemy zwiedzić naszą wioskę w międzyczasie i możemy się dużo, możesz się dużo o nas nauczyć. The shield should be ready when you are ready to leave. Czyli dostaliśmy jakąś fajną tarczę. Tarcza? Miejmy nadzieję, że będę w stanie ją podnieść. Dotarłeś tak daleko. Muszę pomyśleć o tym. I should also think about what you can do to reach your goal. Muszę pomyśleć o tym, co jesteś w stanie osiągnąć, starając się osiągnąć swój cel. Dobra, bla 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 bla, come when you receive your shield. Musimy do niego przyjść, kiedy otrzymamy nie zbroję, tylko tarczę. Czyli do tradera. I on ma do nas jakąś fajną rzecz. A nie, tu po prostu obok leży ta tarcza. Wow, wygląda sturdy, nie wiem co to znaczyło. Dobra, musimy zapytać szefa. A jakieś inne, nie wiem co to znaczy, pointers. Shield, czyli tarcza. Może nas chronić przed atakującymi. Prawy przycisk myszy i zasłaniamy się tarczą. Ale nie jesteś w stanie trzymać tarczy na zawsze. Jeżeli będą nas atakować ciągle w tą tarczę, to nasza stamina będzie schodzić w dół. Różne tarcze mają różnie długo jesteśmy ją w stanie trzymać, w zależności od tego, jaką aktualnie mamy tarczę. No i tyle w sumie. Jaka tarcza, to jesteśmy w zależności od tego, jaką mamy, w stanie ją długo trzymać i tak długo nam się tutaj regeneruje ta tarcza. Dobra, mam w końcu tarczę, pyk. Gdzie to jest? Gdzie ja mam, kurwa, staminę w ogóle? A, widzę. Mamy, no i ta stamina się regeneruje, pyk. Jesteśmy w stanie blokować i walczyć. No to teraz te walki powinny być dużo łatwiejsze niż były poprzednio. Ja już chcę walczyć z innymi wioskami. Population food materials, dobra, a kolejną wioskę to ja bym, kurczę, uciupał, jeżeli będę miał tylko możliwość taką. Wracamy do szefa i co? Udało ci się znaleźć tarczę. Bardzo dobrze, młody człowieku. Snap in half before breakfast. Nadal szukam... Nie, still you look like a... Nadal wyglądasz jak Tingy Flower, którego jestem w stanie złamać pół przed śniadaniem. Popytałem troszeczkę wokół i uświadomiłem sobie, że jest tutaj ktoś, kto jest ci w stanie bardziej pomóc ze zbieraniem rzeczy. Kto to? Ma na imię Grob. Jeden z manotów. Nobody has seen them. Nikt nie widział z ich od lat. Ale wygląda na to, że nadal żyje. Dobra, tego owego. I try to find him, dzięki, znajdę go. Pewnie, że znajdziesz. Dotarłeś tak daleko. Powodzenia. Człowieku, nowy quest, gathering up. Explore the Pollen's Pass Cave. O kurde, musimy jakiś Pollen's Pass Cave przeszukać i musimy znaleźć tam tego zioma, który podobno nam pomoże ze zbieraniem właśnie różnych rzeczy. Tylko jak my tam wejdziemy, jeszcze nie mam zielonego pojęcia. Ale pewnie jakoś damy radę, jesteśmy ludźmi. Ludzie silni. Tu mamy coś do zbierania. Zbierajmy te wszystkie rzeczy, które tutaj gra nam podsuwa pod nos, jak najbardziej, czemu by nie. Zawsze możemy je sprzedać, albo... No, po prostu możemy je sprzedać, albo wrzucić do tego, nie? Do donation boxa. No i fajne benefity z tego mieć. Czemu ty jesteś wkurzy... my kumple, nie? Czy jak to tam wygląda? Jo, my kumple, ale on jest obity, nie? Jakiś gościu inny z wioski go pewnie zaatakował. Albo to ja mu tyle hapsów zabrałem, jeszcze nie zdążył się zregenerować przed tym, jak umarłem. Puffle egg. Jajka, ale to pewnie jego jajka, prawda? On się pewnie strasznie wkurzy, jak mu te jajka zabiera. A nie widzi teraz. Puffle egg. To może być dużo warte. Nowe jedzonko to jest dla nas. A mu chyba normalnie on składa, chłopie... Wiesz, on rodzi, a ja mu to jedzą, ja mu to tego, traktuję jak jedzenie. Myślę, że będzie wkurzony. Mark Pink Egg, małe jajko. Pafelek. A może to nie ich jajka? Nie wiem w sumie jeszcze. Dobra, musimy odkryć tą jaskinię, tylko pytanie brzmi, gdzie ta jaskinia się znajduje.
Gdzieś tutaj po lewej stronie, tak że myślę, że dostaniemy się. A nie będę miał na mapie zaznaczone? No nie mam za bardzo. Chyba, że to jest to wejście. Że to jest tu wejście to jest. Nie, to jest chyba zaznaczone donation box, prawda? Jo, wydaje mi się, że to są donation boxy. Short cliffsy. Niestety nie mam też tak zwanej legendy, żebym tutaj mógł zobaczyć, czy to są. Czy to są właśnie te, jak to się nazywa, donation boxy. Ale wydaje mi się, że tak na chłopski rozum to są donation boxy. Tutaj coś ciekawego. Tego orba możemy zebrać, spoko. One są chyba sporo warte. W ogóle nie możemy ich sprzedawać, to jest jakiś ważny item chyba. Tutaj wydaje mi się, że nie zaskoczymy, nie damy rady. No to idziemy przed siebie, tam coś jest. Widzę, gdzie jest wejście do jaskini. Zaraz tam zejdziemy. Chciałbym zapolować na te zwierzaki. Pytanie, czy jestem w stanie je, kurczę, rozdupcyć. Siema, panowie. Zaraz mi stamina zajdzie, także opierdolmy sobie bakłazana. I pyk, walę cię. Pewnie, że jestem. I z tego jest mięsko. Chodź tu. Kurczę, ale już panikują, bo już jednego zabiłem. A jestem w stanie go ogłuszyć? Zaraz zobaczymy. Kurwa, tylko bym musiał trafić. Trzeba test... martwy ten. Czy on śpi? On śpi! Dobra, ale i tak go zabijemy, nie? Pyk, zaskoczenie tak zwanego. Walony jest na dziurę. Dobra, tarcza. Pyk, o kurwa, ta tarcza to za dużo nie daje na takie ataki. Trzeba uniki robić. To jak najszybciej... Oj, to czuję, że się wywalę, nie? Bo ja nie znam za bardzo mechanik tego ziomka. Trzeba popatrzeć na jego mechaniki. Pyk, unik. I dusimy, nie? Po trzy ciosy. Unik. Trochę jak Zelda. Przypomina to Zeldę. Chociaż w Zeldę nigdy nie grałem, to wydaje się fajna. Tak jak gra skutkowa. Podoba mi się już ta gra. Okej, z niego dostaliśmy jedzonko i mięsko dostaliśmy. Okej. Możemy tutaj podbiec dalej. Coś tu też widzę leży. Elephant leather. Jak najbardziej możemy sobie to pozbierać. Będzie tutaj coś... A może tutaj jest wejście do jaskini? Nie, chyba tam wydaje mi się, że to tam gdzie byłem to było wejście do jaskini takie. To miejsce, które ominęliśmy przed chwilą, mówiłem, że zaraz tam wrócimy. Więc wróćmy tutaj chyba i na dół i będziemy na miejscu, ile dobrze rozumiem. Dobrze rozumiem, że tutaj było chyba to wejście? Jo, tak mi się wydaje, nie? Że jakoś tutaj. Nie wiem, jak ja tam zejdę. Czy ja się nie zabiję jak tędy tak sobie? Kurwa, prawie. Ale było close, ty. A jak ja sobie... odnowię życie. Aha, po prostu jedzonkiem. No to akurat informacja chyba za dobra, szczerze mówiąc to nie jest. Dobra, a jak ja sobie tu... O właśnie, chciałbym jedzonko sobie tu wrzucić i może zjedzmy na razie jakieś roślinki zwykłe. Z tego względu, że wydaje mi się, że mięso lepiej będzie, jeżeli je ugotujemy, niż jeżeli takie surowe będziemy jedli. No i pakujmy się do tej jaskini, zobaczmy czy tam będzie coś ciekawego i czy to w ogóle ta jaskinia jest. No, wygląda chyba, że tak. Wygląda na to, że jesteśmy chyba na miejscu. Pakujmy się dalej. Zwiedźmy to tak porządnie. Fajnie wygląda w sumie. Tylko tu są jakieś mechaniki, których ja za bardzo nie rozumiem. Nie wiem za bardzo o co tu chodzi z tym na przykład. Nie rozumiem. Jeszcze, gra mi niestety nie pokazała. Co tutaj powinniśmy zrobić. Zawsze na razie niestety musimy sobie to odpuścić. Tutaj chyba też nie wejdę, jo. Także biegnijmy przed siebie, zbierajmy jakieś kości. Chyba nie jestem w stanie niestety na razie pozbierać. I tutaj mamy jakiś mechanizm. Pochodnia i coś tu się kurwa będzie działo. Trzeba chyba podpalić tą pochodnię, tak mi się wydaje. Albo nie. Od tego jestem w stanie podpalić? No nie, nie. Chyba nie chodzi o podpalenie, tu chyba chodzi o coś troszeczkę kurczę innego. Weźmy to na przykład. Okej. Okej. Nie rozumiem. Jeszcze. Bo nie za bardzo wiem, o co tutaj chodzi, jakie tu są mechaniki. Kurczę molek. Chyba, że jak to podleciało tam. Ja mam teraz to płonące, to ja będę może w stanie tutaj wejść. I włożyć to tutaj w to, albo podpalić to. Nie, to chyba nie jest do podpalenia, to jest jakiś... na prąd jakiś działa, albo jakąś magiczną moc. Tu się też nic nie otwarło, to może mogą być potencjalnie jakieś drzwi, które się otworzą. No ale niestety się tak aktualnie nie zadziało, nie stało.
kurde. Problem jest. Nie chcę też tego rozwiązywać pół godziny. Ja nawet nie wiem, czy my w dobrym miejscu. Nie no, jesteśmy w super miejscu. No na pewno to jest to miejsce. Tylko musimy jakoś się... Aaa, poczekaj. Czy jeżeli my coś takiego zrobimy, to się otwierają tam te drzwi, ale przybywa to wielkie gówno z kamieniami. Czyli my byśmy musieli to jakoś strącić. Tylko czy ja jestem w stanie na przykład wycelować w to, jak to urwać, czy to pękło? No chyba nie. Ta zawieszka, nie wiem jak to się nazywa. Albo te kamienie po prostu jakoś zrzucić na ziemię. No kurde, nie jestem w stanie, to nie wiem za bardzo. Ale widzę już o co chodzi, okej. To się zamyka. Tylko jakby to tak zamienić, nie? Bo ja się nie jestem chyba w stanie jestem w stanie położyć jakąś tą pochodnię, dobra. Stop, stop. Jak się położyłem na ziemi, teraz może zróbmy coś takiego. Okej. I zróbmy coś takiego. Dobrze? Niedobrze, kurczę, do kitu. Tu masz włożyć, ta. Pyk. Dobra, i teraz weźmiemy tą pochodnię i ją włożymy tu. O to chodziło? No nie o to. To nie jest w ogóle pochodnia, to jest jakaś dźwignia. Ty, to ja nie rozkminiam, nie? A może tą pochodnią tam jesteśmy w stanie? Cofnijmy się jeszcze delikatnie. Ja jestem za głupi na takie zagadki, nie? To jest najprostsza zagadka na świecie. Zawsze się okazuje, że to jest taki cheat. A ja zawsze kombinuję, że tu coś odpalić, przenieść, uderzyć. No ale nie, jak widać, nie o to chodziło. Look at me, man. Look at me in the eyes. Wystarczyło wziąć tamto i tu zostałeś pochodnie i zajebiście, nie? I od cię kręca. No to jest zagadka dla ośmiolatków, nie? A ja chłopie rozkminiam. Może wyjść na zewnątrz, nie? To było takie proste. Okej. Oj. Chyba się wolę z kimś bić. Mamut. Ale chodzi na dwóch rękach. Nogach, oczywiście. Miałem na myśli. A, możemy z nim pohandlować? Pogadać? Cześć? Człowiek w mojej jaskini? Minęły wieki. Musisz być grob? Shurayem, tak, to ja jestem. Nie masz pojęcia, jak długo tutaj nikogo nie było. Nigdy nie odpuszczasz tej jaskini? Nie. Oj, przeskipowałem. The outside było coś tam. Poza ludźmi, poza ludźmi tylko spotkałem się z moją siostrą. Ale nie widziałem jej od długiego czasu. Czy jest was więcej? Było nas całkiem sporo, ale się wycofaliśmy. Jak podczas gdy wyspiarze rośli w potęgę każdego dnia? W każdym razie jesteś tu w celach biznesowych, mam nadzieję. Powiedziano mi, że mogę tu przyjść po to, żeby dostać jakiś pancerz albo jakieś narzędzia. Oj, nie robiłem ich od długiego czasu. Dałem mojemu ostatniemu człowiekowi. Last human creation to someone just like... dałem ostatnią rzecz, taką, którą stworzyłem, człowiekowi podobnemu do ciebie, ale to było wieki temu. Był przyjacielem. Z tego co pamiętam, ukrywał się w opuszczonej wieży strażniczej niedaleko. Stworzyłem dla niego pancerz i narzędzia, ale też skrzynię, by wszystko sobie ukrył. W zamian za to przyniósł mi te właśnie orby, a ja je uwielbiam. Powinieneś iść do tej kryjówki, może znajdziesz człowieka. A może znajdziesz te rzeczy, które przed chwilą wymienił tego człowieka i nadal tam będą. I przed tym, jak jeszcze zapomnę, cała moja skrzynia... ale my chest, game with... do tej skrzyni potrzebny jest mały klucz. Musisz mieć K-Graphite, żeby to wytworzyć.
Napiszę to dla ciebie, czyli ten schemacik taki. I spróbujesz to. Dzięki za przybycie, człowieku. Proszę, odwiedź mnie kiedyś. I dostaliśmy cake grafit i ze coś na materiał tego owego. No dobra, możemy jeszcze z nim pogadać? A gdzie była ta wieża? Szybko zapominasz, mały człowieku. Use the west exit. Musimy zachodnim wyjściem wyjść z tej jaskini. No i gdzieś powinna być niedaleko w sumie. To tyle. Ale możemy też jeszcze może odwiedzić tutaj jego miejsce. No to śpi, je. Jak prawdziwy gamer. Nic więcej. Jaki w ogóle dużo materiałem. Potrzebowałbym jońknął najchętniej. To jest szczerze, jak on by mi jońknął, kurwa, prawego sierpowego, to by się skończyło jąkowanie. To może nie jąkajmy mu nic lepiej. Idźmy po prostu tam, gdzie mamy iść. Czy my sobie tak wyjdziemy po prostu z tej jaskini? Jo, dobra. Wydaje mi się, że to, co on miał na myśli, mówiąc ten Western Cave, że zachodnie wyjście, to chyba to wyjście, nie? Czy nie? A, nie, właśnie tamto wyjście. Nie. Tak? No, powiedzmy, że mniej więcej tamto. Zawsze przypadkowo, jak kliknę mapę, klikam escape'a. Zawsze we wszystkich grach, jak odpalałeś mapę, to escape'em mogłeś sobie tą mapę anulować. Żeby on tą mapę schował, tylko w tej grze tak nie ma akurat. Tutaj jak klikniesz mapę, to niestety potem escape'a, to odpalasz ekwipunek na mapie. No ale tak jak mówiłem, wybaczamy, bo to jest jednak indie giereczka. Dobra, mapa. Gdzieś tutaj po prawej stronie powinniśmy znaleźć tą wieżę strażniczą. Także się tam udajmy, a tam powinniśmy też dostać może jakiś fajny pancerz. Dzięki temu pancerzowi będę w stanie pewnie nadupcać wrogów bardziej. Bardziej skutecznie. Możemy swoją drogą zjeść sobie tutaj coś. Kitty, mi się też fajne życie zregenerowało. Dobra, i gdzieś chyba jesteśmy na miejscu. I gdzieś tu powinny być tak zwany Watchtower. A, wydaje mi się, że to tamto miejsce, nie? W którym byliśmy wcześniej, czyli to. Że to jest Watchtower. No nie widzę tutaj innego miejsca. Jo! Czy teraz my się możemy jako tu na górę udać? Właśnie, kurwa, tak średnio. Musimy znaleźć gir. Oj, widzę tam. Czeka na mnie, nie? Już mi macha. Już mi tam zbroja jakaś macha, tylko jak my się tam dostaniemy, to jest moje pytanie. Trzeba poznać takie podstawowe mechaniki gry i wtedy będzie dużo, dużo łatwiej. No wchodzę tu i co? No i kurwa, i nic się nie dzieje właśnie. Tu coś mogę zrobić? Wydaje mi się, że orba mógłbym to położyć, ale to ja muszę kliknąć na przykład escape i co? A, czekaj, klucz. A my zrobiliśmy w ogóle ten klucz? Potrzebujemy K-Graphite. 8 masz. O kurczę. To my nawet i tak tam nie damy rady, bo tu pewnie klucz się jakiś wkłada, dobrze mówię? Ja nie wiem, pewnie źle mówię. Poczekaj, weźmy na razie equipment, nie, crafting, nie. Nie equipment, o tu. I chciałbym sobie na te orby najechać, a też nie jestem w stanie tego wyrzucić w ogóle. No to przeczytajmy o tym K-Graphite. A dark grid, which when compared form in the shape of a solid item. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć solidne itemy, ale nie ma niestety napisane, gdzie znajdziemy taki K-Graphite. Gdzieś tu są podpowiedzi, ale też nie sądzę, żeby tu było napisane o tym K-Graphite. A może być w sumie. Nie wiem, może znajdziemy. Tutaj jest jedzenie. Tutaj K-Graphite. Pewnie będzie, szczerze mówiąc. Nie. No i nie ma K-Graphite. I nie, a my potrzebujemy bardzo tego K-Graphite, szczerze mówiąc. Może tutaj gdzieś. Nie, to są zwykłe podpowiedzi z gry. A my byśmy chcieli K-Graphite znaleźć. Gdzie on się taki K-Graphite znajduje? No dobra. Niestety nie mamy napisane. Wydaje mi się, że dopiero kiedy będę miał odpowiednią ilość K-Graphite'u, będziemy w stanie wykonać klucz i wtedy to mi się odblokuje. Także musimy pobiegać na pewno... O, no właśnie, tutaj jest chyba. Dobra, wystarczy pobiegać chyba wokół i gdzieś tutaj koło tego powinno leżeć. Wystarczająco dużo tego K-Graphite'u wokół tej góry, tak mi się wydaje. To jest potwór. O kurwa, nie, to jest inny gatunek, ale to jest pierdolony krokodyl. Ej!
Ja nie wiem co ty, czy ja chcę z nim walczyć, szczerze mówiąc. Ty mi wygląda... O kurwa, kamienie mi wygląda. Dobra. Pyk. Po kilka ciosów i zawsze uniczki, pyk. Wtedy dojazd i kilka ciosów. Dobra, on to jakieś śledzie jebane. Pyk i uniczki, dobra, to trzeba dobrze uniki robić i wszystko. O nie, ja mu dopiero pancerz zjechałem, kurwa, ja myślałem, że on już jest martwy, to nie, śledź. Ja jestem strzawikiem, leszczem, przecież ja mu nic nie robię. Kurwa, on ma skórę większą niż pancerz, tej grubszą. O kurwa. Jest Liechtenstein. O, jeszcze ktoś pluje na mnie. Ale chuj, nie? Kurde, nie mam szans. Rozdupcy mnie w pół. Pyk, uniczek. Dobra, mamy to. I od się kręca, no. A, oni się razem biją. Dobra, bijcie się. Super robota. Oła, kurwa. Wy się bijcie, ja tam pieprzę was. Ja tu sobie ustawię jakieś jedzonko do jedzenia. Pyk. Sobie wszamam. O kurde, ty. Co ty plujesz w ogóle? Kim ty jesteś? Jakiś żabą albo coś takiego. Jaszczurem jebanym. Dobra, dojeżdżam cię. Masz pancerz, super. Ale ty, jak ty tu uniki robisz? Dobra, ładne. Dojazd, dojazd! Oś tu, chuju! Pyk, mamy cię. Kurczę, on nie bije dużo, ale dobre uniki robi. Czekaj, trzeba zjeść coś, bo niestety jesteśmy... Ale, ej, chodź tu! Ty, on... To jest ciężki strasznie do pokonania, bo już wolę walczyć z tamtym gościem, nie? Dobra, ale jesteśmy w stanie blokować jego, kurwa, strzały, tylko... Stop, trzeba na jakieś jedzonko znowu zjeść. To jest... Nie jest dobrze, nie? Nieźle. Pyk. Dobra. Dobra, bo ja zginę generalnie. Trzeba uważać na to. Oj, no i padłem, nie? Na następny cios. Chyba odpuszczamy sobie walkę z tym ziomkiem. Chciałem pozbierać, co zostało z tego krokodyla. Nie wiem, czy w ogóle coś z niego zostało. Tu mam coś do pozbierania. Umarłem. Do pozbierania. Chyba jedzonko. Nie, to jest morrowhead. Jakaś taka trawa, z której się robi liny. No niestety, ale umarłem. Dobra, słuchajcie, wróciłem do tej wioski, dlaczego? Już wam tłumaczę. Mieliśmy tutaj zebrać, ciągle klikam escape'a za każdym razem, kiedy odpalamy ekwipunek. Mieliśmy zebrać, daje mi się, co mieliśmy zebrać, zapomniałem, że coś mieliśmy zebrać. K Graphite, szukałem trochę tego, ale nie mogę znaleźć, poszukam to w następnym odcinku, bo i tak mam 47 minut. To wystarczająco dużo. I podrzuciłem im różne fajne rzeczy, jak na przykład jakieś tam... Właśnie, no jakieś tutaj materiały i tak dalej, podrzuciłem tutaj tym kurczakom, czegoś indykom, tym ziomkom tutaj z tego plemienia i oni mnie polubili, jesteśmy teraz przyjaciółmi, jesteśmy teraz sojusznikami, także chyba będziemy mogli z tym ziomkiem tutaj pohandlować, no właśnie. If you are looking for, jeżeli szukamy jakichś dobrych rzeczy, to u niego właśnie. I możemy na przykład Feather Sleeve Idea, możemy tę ideę przede wszystkim od niego odkupić za różne ciekawe rzeczy. O kurde, jak to drogie jest, ej! Ty, pogrzało? I od się kręca. I za nadmiar, który tutaj damy, jeszcze bardziej nasz się sobie wzmocni, okej. Okay. I on też ma te wszystkie rzeczy, które ja mu wcześniej dam. A tutaj jest jakiś soul-like... tutaj jest jakieś rzeczy. Good Bluff Essence. Też będziemy mogli to kupić. I Staff Cloth Idea. Także... Takie coś on ma w ekwipunku, pewnie kupię to coś, nie wiem po co mi to na razie, ale w sumie i tak nie mam co lepszego aktualnie robić, to możemy od niego poodkupywać te rzeczy. Ja chyba mogę w ogóle za... Aha, czy ja mu nie muszę konkretnie płacić za to, ale wtedy nasze relacje się pogorszą. Fajne, podoba mi się ten mechanizm, no całkiem kurwa przyjemny. To sobie dodamy, jedzonko sobie zostawimy, no i co ty, nie? Przybijamy deala. No i chyba... A mamy to czy co? Co się dzieje? A, czyli nie możemy, czyli jeszcze muszę coś dorzucić, jo. No i pięknie, mamy to od niego kupione. Jeszcze to bym kupił, ale coś czuję, że to będzie drogie. A nie, jest, jest zajebiste w sumie. Dobra, to myślę, że się umówimy, wariacie, co to na to. Mięsko bym sobie akurat zostawił, ale coś... O, coś takiego myślę. O, to jest mega dużo warte, fajne. No i co ty? God Bless Essence, czymkolwiek to jest, dzięki wariacie pokupowałem jakieś idee i teraz będziemy mogli sobie tworzyć te wszystkie rzeczy z innych rzeczy i to są też rzeczy jak na przykład to Staff Cloth Idea albo to Feather Slave Idea. Aha, to jest jakieś...
to będziemy mogli założyć na nas. Plus będziemy pewnie mogli to sprzedać i dużo bardziej będzie to opłacalne, niż jeżeli sam jakby dał osobno dwa sandstone'y, dwa dry clay'e, dwa puffle feather'y i slick pearl'y. To pewnie jeżeli to stworzy i wtedy mu oddam, to on będzie dużo bardziej zadowolony, niż po kolei bym mu te wszystkie rzeczy dawał. Tak mi się wydaje, że to jest opłacalne, te idee i tworzyć przede wszystkim troszkę, że sznurek jest bardziej opłacalny niż po prostu marwood. Tak mi się wydaje. No i tyle. Do następnego odcinka poszukam K Graphite. No i tyle. Może jeszcze uda się te sandstone'y pozbierać. No na pewno pobiegam tutaj na mapie. No i w następnym odcinku zajmiemy się już bezpośrednio tym questem. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że jak zebrałem orba, to zaznaczyło mi z powrotem tego ziomka w tej jaskini i powiedziano mu, mam misję, w której mogę mu odnieść tutaj tego orba do tego ziomka. Jo, showgrop, możemy mu pokazać tego orba. I tych, że tych orbów mam sporo, to on może jakieś fajne rzeczy nam da. No ale zajmiemy się tym w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba i wpaść na Twitcha. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć. Skiski.